Hejka, grę, w którą miałem grać, a chciałem się nauczyć grać, jest to Call of Duty Warzone. A wy, moi drodzy, w jaką grę chcielibyście się nauczyć grać? Napiszcie mi to w komentarzu. Hejka, widzowie! Jestem osobą, która chciałaby pomóc wam rozwinąć wasze konta TikToku. Więc jeżeli, moi drodzy, chcielibyście, abym pomógł wam rozwijać wasze konta TikToku, no to oczywiście wpadajcie na moje livestreamki, gdzie na moich livestreamkach będę pomagał wam się rozwijać. Oraz, moi drodzy, jeżeli chcielibyście dostać ode mnie obserwacje, bo to w komentarzu zgadnijcie, jaki mam wiek, czyli ile mam lat. No i ta osoba, która zgadnie, w jakim wieku jestem, no to oczywiście ten użytkownik dostanie ode mnie obserwacje. Wyglądasz na 36-38 lat. Szczerze, mogę powiedzieć, że to jest troszkę przesada, ponieważ ja mam poniżej 30 lat. Masz 20 lat? Nie mam 20 lat, ale może tylko jesteś bardzo blisko, tak naprawdę blisko, dość mocno, więc ja ci daję w tym momencie drugą szansę, więc napisz w komentarzu twój drugi strzał, ile mogę mieć lat. Dobra, moi drodzy, zaczynamy w tym momencie kolejną część naszej zabawy, a mianowicie, moi drodzy, ta osoba, która poprawnie odgadnie mój wzrost, dostanie ode mnie obserwację. No i musicie, moi drodzy, odgadnąć mój wzrost co do mojego centymetra. No i ta osoba, która poprawnie odpowie, dostanie ode mnie obserwację, a ta osoba, która źle odpowie, obserwację ode mnie nie będzie dostawać. Kurna, niby w jaki sposób ja wyglądam na 72 lata? No chyba to jest jakaś przesada, ale mam nadzieję, że w przyszłości w takim wieku również i ja będę. Szumna wakacje trwają całym rokiem. Wchodzę na parkiet, tanecznym krokiem. Zarąbić to blondy, zabieram twoją brunetkę, a ja nie odbieram. Czuję się zrobi z tego afera. Czuję, że nie będzie znowu co zbierać. Włosy blond, krótki to wstał pan. No ma flex na mieście. Masz 1,84 m wzrostu. Mój drogi przyjacielu, ja się z tym oczywiście zgodzić nie mogę, ponieważ nie mam 1,84 m wzrostu, tylko mogę powiedzieć w tym momencie, że mam poniżej 1,80 m, więc jeżeli chcesz, mój drogi tutaj przyjacielu, to możesz w komentarzu próbować po raz drugi strzelić, ile mam wzrostu. Hejka, widzowie! Jakiś czas temu już tego TikToka dla was nagrałem, a mianowicie nagrałem TikToka, w którym zadałem wam pewne pytanie, ale to pytanie, moi drodzy, usłyszycie dopiero za chwilę, ponieważ, moi drodzy, na moje konto na TikToku przybyło mnóstwo nowych obserwujących, więc pomyślałem, że fajnie będzie to pytanie zadać jeszcze raz, a mianowicie, moi drodzy, powiedzcie mi, w jaką grę lubicie grać, ale nie umiecie grać i chcielibyście się grać nauczyć. W moim przypadku jest to, moi drodzy, Call of Duty Warzone. A w waszym? Napiszcie w komentarzu. Jak to jest, że ja cały czas widzę, jak piszecie, że mam 1,77 m wzrostu? Moi drodzy, mogę wam powiedzieć, że to prawdą nie jest, więc strzelajcie dalej. 1,73 m wzrostu? Też nie. Nie udało ci się, drogi kolego, odgadnąć, więc próbujcie dalej. I mogę wam podpowiedzieć, że mam poniżej 1,70 m. A co z tymi latami? Jeżeli chodzi o mój wiek, to kilka osób odgadło. No i kilka osób dostało już ode mnie obserwacje, więc tego tematu już nie kontynuuję. No i jak na razie zgadujemy mój wzrost. Ja wiem, ile masz wzrostu. Ileś na pewno. Wygrała. S. Tak dokładnie, moja droga, wygrałaś w tym momencie, ponieważ zgadłaś, że ileś wzrostu mam na pewno. A wy, moi drodzy, dalej zgadujcie w komentarzu, ile mam wzrostu, ponieważ jak na razie jeszcze nikt nie odgadł i nikt ode mnie followa jeszcze nie wygrał. Hejka, moi drodzy, witam was w tym filmiku. Jak widzicie, moi drodzy, jestem ubrany w golfik, ale to dlatego, że wróciłem właśnie z rozmowy rekrutacyjnej odnośnie pracy. Tak dokładnie, moi drodzy, szukam pracy, ponieważ jestem w tym momencie bezrobotny, ale jak będziecie chcieli wiedzieć coś więcej odnośnie tej pracy, do której staram się w tym momencie dostać, to napiszcie to w komentarzu, a nagram wam o tym jakieś filmiki, a ja w tym momencie, moi drodzy, odpowiem wam na ten komentarz tutaj, czyli, moi drodzy, jeden z moich widzów napisał, że mam 1,68 m wzrostu. I mogę wam powiedzieć, moi drodzy, że to jest nieprawdą. Tyle wzrostu oczywiście nie mam, ale też w ten sposób, moi drodzy, nakieruję was na to, że ja mam wzrostu jeszcze mniej. Czyli jestem oczywiście karzełkiem, ale mi to jak najbardziej nie przeszkadza, ponieważ mimo wszystko dobrze się z tym czuję i przy okazji mam dziewczynę, która to też akceptuje, że taki niziutki jestem, więc chyba jest okej. Okay. Pozdro. Że co, proszę? Ja mam niby 2 cm? Jak to, mordo, obliczyłeś, co? Grasz w Deforesta?
Mordko, mogę Ci powiedzieć, że aktualnie w Deforestanie gram, ale posiadam go na platformie Steam. No i możliwe, że za jakiś czas powrócę sobie do tej gierki i będę w tą gierkę grał. No jeżeli byście chcieli, to też będę mógł dla Was tej gierki prowadzić live streamki. Stwierdziłem, moi drodzy, że jeszcze na temat mojego wieku się wypowiem. No i mogę Wam powiedzieć, że kilka osób odgadło, ile mam lat. A tu, moi drodzy, macie jeden komentarz z tych, który oczywiście wygrał, czyli mam lat 21. Dokładnie tak, 2 centymetry mam gdzieś na pewno, ale trzeba bardzo dobrze ich poszukać. No w sumie, jak się dobrze przyjrzeć, no to 2 centymetry tam mogą być. Nie mam 1,62 m wzrostu, mordko, i w tym momencie ode mnie obserwacji nie dostajesz, ale daję Ci drugą szansę, abyś strzelał, ile mogę mieć wzrostu, więc pisz w komentarzu swoją drugą propozycję. Mordo, tak jak powiedziałem, aktualnie w Deforesta nie gram, ponieważ aktualnie skupiam się na ogrywaniu innych gierek. Na przykład skupiam się na ogrywaniu Call of Duty Warzone oraz skupiam się na ogrywaniu CSGO. Jeżeli będziesz chciał, Mordko, zagrać ze mną w CSK, to wbijaj na moje live streamki, to wtedy podam Ci mojego Steama, dodasz mnie do znajomych, no i wspólnie po live streamku jakimś sobie popykamy. A kiedy będzie live stream? Mogę Wam, moi drodzy, powiedzieć, że dzisiaj live streama nie będzie, czyli w czwartek, ale postaram się go odpalić dla Was jutro, czyli w piątek. Moi drodzy, jeden z moich widzów napisał, że mam 1,68 m wzrostu. No i na ten komentarz już odpowiadałem. No i powiedziałem wtedy, że tyle wzrostu nie mam, że to jest odpowiedź niepoprawna. No i że mam mniej niż 1,68 m wzrostu. Więc mówię Wam o tym tutaj jeszcze raz, żebyście o tym się dowiedzieli. No i żebyście cały czas strzelali, ile mam wzrostu. No i ta osoba, która to odgadnie, dostanie ode mnie promocję w formie filmu, więc strzelajcie i zgadujcie. Co ja tu widzę? Czyżbym widział komentarz, że mam 1,10 m wzrostu? Halo, halo. Czy ja przypadkiem w poprzednim filmiku nie podpowiedziałem Wam, że mam poniżej 1,68 m wzrostu? No chyba tak, moi drodzy, chyba o tym Wam powiedziałem. Więc powiedzcie mi, skąd się wziął znowuż komentarz, że mam 1,90 m wzrostu? Co? Moi drodzy, w wczorajszym filmiku powiedziałem Wam o tym, że jestem osobą bezrobotną oraz, że byłem wczoraj na rozmowie w sprawie pracy. No i również dodałem to, że jeżeli byście chcieli się czegoś więcej dowiedzieć odnośnie mojej pracy, do której aplikowałem, no to oczywiście możecie zadawać mi pytanka w komentarzu. No i jedno z tych pytanek, moi drodzy, było takie o jak tutaj, czyli jaki jest to zawód. Moi drodzy, ja aplikowałem do firmy logistycznej na operatora wózka widłowego. Pozdro! Tak, Sadziu, nie ma z tym żadnego problemu, będę mógł być na Twój kanał, ale najpierw musisz mi napisać, czy to jest kanał na YouTubie, na TikToku, na Twitchu, czy może i nawet na Facebooku. Dobra, Sadziu, to ja oczywiście na Twój kanał na YouTubie wpadnę, a Wy, moi drodzy, jak macie jakieś konto na YouTubie lub na Twitchu, to możecie mi podawać nazwy w komentarzu, to ja oczywiście na Wasze konta będę wchodził, będę Was obserwował i będę Was również subskrybował. Moi drodzy, przed chwilą wszedłem na mojego TikToka, aby sprawdzić wszystkie nowe komentarze, które dostałem pod dzisiejszymi filmikami. No i zobaczyłem jeden oto taki bardzo fajny komentarz, a mianowicie trzymam kciuki za dalsze nagrywki, miłego nagrywania TikToków. Ja w tym momencie, mój drogi przyjacielu, chciałem Tobie bardzo serdecznie podziękować za ten komentarz, ponieważ taki komentarz motywuje mnie do dalszego działania, motywuje mnie do tego, aby coraz więcej takich filmików dla Was nagrywać oraz, moi drodzy, motywuje mnie do tego, aby coraz więcej konkursów dla Was robić. Więc dziękuję bardzo serdecznie i pozdrawiam. Jaka ranga w CSGO? Aktualnie na skrzydłowym mam Silvera 6, a na turniejowym mam Silvera 5. A jeżeli chodzi o moje najwyższe rangi, jakie miałem w CSGO, to na skrzydłowym najwyższą rangę miałem Kałacha, a na turniejowym miałem rangę Golda 2. Moi drodzy, jeżeli byście chcieli, abym dodał Was do znajomych na platformie Steam, no to wbijajcie na moje live streamki. Na moich live streamkach piszcie mi swoje nazwy Steama, a ja podczas takiego live streamka będę Was dodawał do znajomych. Moi drodzy, zauważyłem, że macie problem, aby odgadnąć mój wzrost, więc w tym momencie zabawa się już kończy, nie kontynuujemy tego. Ja mogę Wam, moi drodzy, powiedzieć, że mam 1,64 m wzrostu i zaczynamy też w tym momencie, moi drodzy, nową zabawę, a mianowicie ta osoba, która odgadnie mój ulubiony kolor, jest tych kolorów 2, to dostaniecie ode mnie obserwację. Moi drodzy, jak widzicie, jestem właśnie ubrany w kurtkę, ponieważ będę wychodził z domu, ale chciałem Wam powiedzieć, że jeżeli odgadniecie moje dwa ulubione kolory, to dostaniecie ode mnie obserwację i promocję swojego konta. Moi drodzy, mamy zwycięzcę mojego wczorajszego konkursu na promocję Waszego konta oraz na obserwację ode mnie.
No i oczywiście ten konkurs wygrał pan Sadziu, czyli pan Sadziu odgadnął moje dwa ulubione kolory. Bardzo serdecznie Sadziu ci gratuluję, no i ode mnie obserwacje już oczywiście masz. A teraz wszyscy moi drodzy wpadamy do Sadzia, obserwujemy jego konto, no i piszemy w komentarzu u niego, że jesteście ode mnie, ponieważ wtedy również wy dostaniecie ode mnie obserwacje i od Sadzia. Moi drodzy, zaczynam całkiem to nowy challenge, a mianowicie ten challenge będzie polegał na tym, że wbijam 100 tysięcy łapek w górę pod moim filmikiem. No i dzisiaj oczywiście jest to pierwszy dzień z tego challenge'u, a mianowicie moi drodzy, każda osoba, która zostawi polubienie pod tym filmikiem, dostanie ode mnie obserwację. Witam was moi drodzy w drugim dniu z mojego challenge'u, a mianowicie mój challenge polega na tym, że wbijamy 100 tysięcy polubień pod moimi filmikami. Aktualny rekord jest 111 łapek w górę pod pierwszym filmikiem, więc moi drodzy, każda osoba, która widzi ten filmik, niech zostawi polubienie pod tym odcineczkiem, ponieważ każdej takiej osoby, która polubi mój materiał, zostawiam obserwację. Jakie skiny drogie masz? Aktualnie, drogi przyjacielu, mogę ci powiedzieć, że w CSGO żadnych skinów drogich nie mam. Mam skiny o wartości kilku groszy tak naprawdę, ponieważ nic ciekawego sobie nie kupuję, na nic ciekawego pieniążków jak na razie nie wydaję, tylko robię coś takiego, że wszystkie rzeczy, które dostaję po zwycięskim meczu, sobie zachowuję w CSGO, po to, żeby później sprzedać to wszystko drożej, no i kupić sobie jeden droższy skin. Ogólnie, mój drogi przyjacielu, mogę ci powiedzieć, że kiedyś w moim ekwipunku miałem skina o wartości 350 zł i był to jakiś good knife o najgorszym po prostu paternie, jaki istniał, ale był, więc no. Cześć widzowie, zaczynamy trzeci dzień pod tytułem wbijanie 100 tysięcy polubień pod moim filmikiem. Aktualnie, moi drodzy, rekord wbijania łapek w górę pod moim filmikiem jest to 19, więc każda osoba, która zostawi w tym momencie polubienie pod tym materiałem, to ja takiej osobie zostawię obserwację. No tak, jestem silverkiem w CSGO i oczywiście ja się, moi drodzy, tego nie wstydzę, ponieważ ranga nie jest najważniejsza. Najważniejsze jest to, żeby dobrze się bawić w danej gierce, w którą się gra, a ja oczywiście to robię, czyli dobrze się bawię. No i aktualnie też coraz mniej gram w CSGO, ponieważ zacząłem pykać w Call of Duty Warzone. A mianowicie, moi drodzy, jeżeli byście chcieli pograć ze mną w Call of Duty Warzone, no to oczywiście piszcie to w komentarzu, to ja w jakimś filmiku kolejnym podam wam swoją nazwę. Panie Grzyb, widzę, że ty mojego konta nie obserwujesz, to powiedz mi w tym momencie, po co ja mam w takim razie obserwować twoje konto? Zróbmy tak, ty zaobserwujesz konto moje, to ja wtedy zaobserwuję konto twoje. Witam was moi drodzy w trzecim dniu z mojego challenge'u, a mianowicie mój challenge polega na tym, że wbijamy 100 tysięcy polubień pod filmikiem, na którym oczywiście jestem ja. Aktualnie, moi drodzy, rekord mamy 19 łapek w górę, więc zróbmy tak, moi drodzy, kto tutaj zostawi polubienie pod tym filmikiem, dostanie ode mnie obserwację oraz każda osoba, która napisze pod filmikiem serduszko, również dostanie ode mnie obserwację. Moi drodzy, jeżeli lubicie grać w Minecrafta, to zostawcie serduszko pod tym filmikiem, napiszcie w komentarzu lubię grać w Minecrafta, to wtedy będę wiedział, ile osób z moich widzów lubi grać w ową gierkę. No i przy okazji, moi drodzy, chciałem was zachęcić do tego, abyście stawili obserwacje na moim koncie, ponieważ prawie codziennie prowadzę live streamki z właśnie Minecrafta, ja wspólnie z widzami gadamy sobie na Discordzie oraz gramy w Bed Wars na serwerze Hypixel. Cześć! Tym TikTokiem chciałem rozpocząć całą nową serię na moim koncie, a mianowicie ta seria będzie polegała na tym, że to nowy odcinek z tej serii będę mówił dla was jedną ciekawostkę o mojej osobie. Mam nadzieję, moi drodzy, że ta seria wam się spodoba, jeśli tak, to zostawcie serduszko pod tym filmikiem, również moi drodzy, zaobserwujcie moje konto po więcej takich odcinków. Jeżeli chcecie czegoś się więcej o mnie dowiedzieć, to piszcie w komentarzu pytanko do mnie, a może to właśnie, mój drogi, na twoje pytanko odpowiem w kolejnym odcinku. Ciekawostka pierwsza, o której już kilka osób wie, jest to, moi drodzy, to, że mam 21 lat. Cześć! Tym TikTokiem chciałem rozpocząć całą nową serię na moim koncie, a mianowicie ta seria będzie polegała na tym, że to nowy odcinek z tej serii będę mówił dla was jedną ciekawostkę o mojej osobie. Mam nadzieję, moi drodzy, że ta seria wam się spodoba, jeśli tak, to zostawcie serduszko pod tym filmikiem, również, moi drodzy, zaobserwujcie moje konto po więcej takich odcinków. Jeżeli chcecie czegoś się więcej o mnie dowiedzieć, to piszcie w komentarzu pytanko do mnie, a może to właśnie, mój drogi, na twoje pytanko odpowiem w kolejnym odcinku. Ciekawostka pierwsza, o której już kilka osób wie, jest to, moi drodzy, to, że mam 21 lat. Hejka widzowie, witam was moi drodzy bardzo serdecznie w drugim odcinku ciekawostek o mojej osobie. Jeżeli ten TikTok wam się spodoba, to zostawcie tutaj serduszko i napiszcie w komentarzu jakieś pytanko, na które miałbym odpowiedzieć w kolejnym odcinku. Moi drodzy, drugą ciekawostką jest to, że mam 1,64 m wzrostu. Hejka widzowie,
Witam was, moi drodzy, w trzecim odcinku z Ciekawostek o mnie. Moi drodzy, jeżeli ten TikTok wam się spodoba, zostawcie pod nim serduszko oraz możecie, moi drodzy, w komentarzu napisać pytanko, na które chcielibyście usłyszeć odpowiedź w kolejnych odcinkach. Hejka! Ciekawostka trzecia. Jest taka, iż Kuba ma dziewczynę o około roku i 4 miesięcy, czyli mnie.